Pierwsza udokumentowana wzmianka o tej miejscowości pochodzi z 1448 roku. To kolejne miejsce, które po latach długiej historii bycia osobną wsią zostało włączone do miasta Nowego Sącza. Dzielnica Gołąbkowice, to tutaj dotarliśmy śladami ludzi i miejsc. Zapraszam Państwa na spotkanie z historią wspólnie z doktorem Łukaszem Połomskim. Cmentarz. Jesteśmy na cmentarzu, ale właściwie to taki punkt najbardziej charakterystyczny, kojarzony z Gołąbkowicami. No i może jeszcze galeria dzisiaj. No tak, jak myślimy Gołąbkowice, to myślimy o cmentarzu gołąbkowickim, myślimy o galerii, natomiast no, warto pamiętać, że ta miejscowość, bo to właściwie była osobna wieś przez lata, była to miejscowość niesamowicie bogatą historią. Oczywiście tutaj, gdzie jesteśmy, czyli na cmentarzu gołąbkowickim, dzisiaj przy ulicy Lwowskiej, jest najwięcej pozostałości przeszłości, no bo cmentarz jest takim miejscem trochę... Ale czy to jest prawda, przepraszam Cię, że ta najstarsza część pochodzi z XIX wieku? Tak, koniec XIX wieku. Spotykamy tutaj pochówki już lat z 80. lat. Tutaj na przykład pani Neuhauserowa, która spoczęła w 1887 roku, grobowiec Aleksandrów, rodziny właśnie związanej z przetakówką, bo trzeba pamiętać, że ci, którzy mieszkali tam na Załubińczu, też tutaj większość tych rodzin właśnie posiadała swoje grobowce. Tutaj na przykład z tej strony widzimy wspaniały grobowiec Mików, którzy byli też wymieniani w naszym odcinku o przetakówce. Według przekazów pan Mik właśnie miał stąd oglądać ze wzgórza swoje dobra, no ale niestety osiedla pobudowano, drzewa zarosły. No i przetakówki ani Załubińcza stąd żadną drogą nie widać. Ale wyjaśnijmy, skąd nazwa Gołąbkowica? Ciężko powiedzieć. Historycy przypuszczają, że prawdopodobnie od nazwiska. Gołąbek, gołąb może. To są tylko przypuszczenia. No na pewno jest to miejscowość o odległej historii, która naprawdę ma barwne dzieje i mimo iż zawsze w cieniu Nowego Sącza, to ci ludzie chociażby, którzy tutaj spoczywają na tym cmentarzu, to są nazwiska, które wpisały się w dzieje, historię nie tylko Sącza, nie tylko Gołąbkowic, ale szerzej nawet całego regionu. Ale te nazwiska, które wymieniłeś, Aleksandrów czy Mików, to one się powtarzają, bo przechodząc właśnie śladami ludzi miejsc po Nowym Sączu, to już te nazwiska trafiliśmy. Tak, trafiliśmy oczywiście tak w innych dzielnicach dzisiejszych Nowego Sącza. No przed nami nowe nazwiska, tak. Chociażby tutaj patrzę na nagrobek Karoliny Sztuberowej, urodzonej z domu Wagner i piękny napis po niemiecku pod spodem Ruhestand, prawda, czyli odpoczywaj w pokoju. Świadczy to o tej wielokulturowości też tego miejsca, ponieważ tutaj się mieszały, jak wszędzie u nas oczywiście, religie, języki, ale tutaj są też groby tych pierwszych kolonistów, prawda? Tak, no właśnie, Sztuberowie, Aleksandrowie, Mikowie, to są właśnie ci, którzy tę część miasta zasiedlali przy okazji zaborów, tuż po zaborach, początek XIX wieku, kiedy przybywają tutaj ci, którzy mają prowadzić wzorcowe gospodarstwa, ci, którzy mają dzierżawić grunty, potem je przejęli, no i faktycznie tą gospodarkę tutaj prowadzili w sposób wzorowy przez długie, długie lata, właściwie do II wojny światowej. Wspomnieliśmy o tym, że najstarsza część tego cmentarza pochodzi z XIX wieku, ale wielkie prawdopodobieństwo jest, że już wcześniej chowano tutaj zmarłych, tak? Tego nie możemy na pewno powiedzieć. Prawdopodobnie cmentarz był cmentarzem gmin podmiejskich, Gołąbkowic, Chruślic, być może szerzej Załubińcza, być może częściowo, bo miasto Nowy Sącz miało swoje cmentarze, stary cmentarz przy Jagiellońskiej jeszcze i dopiero potem właśnie ten przy Rejtana. No wiadomo, miasto się poszerzało i poszerzać się będzie dalej, więc sukcesywnie wchłania te wszystkie też nekropolie wokół Sącza, jak Biegonice, czy właśnie ten cmentarz, który tutaj, na którym jesteśmy, czyli cmentarz gołąbkowicki. Jesteśmy przy grobowcu rodziny Miczyńskich. Tak, jednym z najpiękniejszych grobowców chyba... Chyba najstarszym. Na tym cmentarzu, być może jeden z najstarszych, ale wydaje mi się, że są tu starsze. Natomiast zdecydowanie jeden z najpiękniejszych. Mało kto w Sączu wie,
że ten grobowiec w 1904 roku projektował profesor Alfred Down. Był to jeden z najwybitniejszych profesorów Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie, dyrektor wydziału zajmującego się rzeźbą. No i właśnie z racji też zamiłowań rodziny Miczyńskiej, a szczególnie seniora rodu związanego ze sztuką, bo też się tym pasjonował, to był człowiek niesamowity. Właśnie po jego śmierci w 1904 roku ten wspaniały grobowiec tutaj na cmentarzu powstał. Ale tutaj musimy wspomnieć o jeszcze też konkretnych osobach. Kazimierz Miczyński. Jeden z Kazimierzów. Właściwie dwóch Kazimierzy. Kazimierz Miczyński pochowany jest akurat po drugiej stronie tego grobowca. I była to postać zdecydowanie zasłużona dla miasta, ale też postać, która wywarła wielki wpływ na powstanie styczniowe tutaj. Kazimierz Miczyński właściwie jest symbolem w pewnym sensie tego powstania, bo on był naczelnikiem miasta Nowego Sącza, a więc był postacią dominującą tutaj. Wchodził też w skład ławy głównej krakowskiej, to taki można powiedzieć zarząd tych konspiratorów w Krakowie, bo pamiętajmy, że tu była Galicja, tu nie było powstania, natomiast powstanie było w Rosji, więc można się zapytać, w takim razie, co miał Kazimierz Miczyński wspólnego z powstaniem, to tak byśmy powiedzieli, że prawda, jakaś gdzieś tam sytuacja nagle nas dotyczy, która jest za granicą. Ale prawda była taka, że ten człowiek organizował chociażby werbunek do oddziałów powstańczych, był bardzo zaangażowany w zbieranie podatku narodowego, czyli pieniążków na to, żeby po prostu dozbroić, ubrać tych żołnierzy i tak dalej. No i Kazimierz Miczyński na tyle dobrze się sprawdzał w tej swojej roli, że koniec końców powierzono mu z Krakowa zadanie sformowania tutaj batalionu powstańczego i wyruszenia z tym batalionem już do Rosji, do kongresówki, tak, do zaboru rosyjskiego, aby podjąć walkę. No natomiast stało się tak, że niestety ktoś wsypał Kazimierza Miczyńskiego i został aresztowany i osadzony w więzieniu. Przesiedział tam kilka lat. Oczywiście wyszedł potem na wolność i dalej działał społecznie, bo trzeba wspomnieć o tym, że to był też człowiek, który był urzędnikiem, który ma bardzo dużo zasług na takich technicznych polach, nazwijmy, naszej historii. No i właśnie Kazimierz Miczyński jako pierwszy spoczął tutaj. Co warto podkreślić jeszcze, że Kazimierz Miczyński z Gołąbkowicami nie był tak związany jak późniejsza część rodziny, ponieważ ten pierwotny siedziba rodowa Miczyńskich znajdowała się na Przetakówce. I znowu o tym wspominaliśmy, że tam w rejonie, gdzie jest dzisiaj ulica Tarnowska, między Biedronką a cmentarzem żydowskim, w tym rejonie właśnie znajdowała się ta siedziba rodowa. Ale Kazimierz Miczyński to nie jedyny tutaj spoczywający, bo naprawdę każda z tych tablic to jest... Jest jeszcze jeden Kazimierz osobna historia. Miczyński, rektor Akademii Rolniczej. Tak, niesamowita postać. Doktor tak. Kazimierz Miczyński, rektor Akademii Rolniczej w Dublanach. Co już, że jest tutaj pochowany jakikolwiek rektor, to jest naprawdę wow. A do tego Akademii w Dublanach. To była pierwsza stojąca na tak wysokim poziomie i to dzięki temu człowiekowi szkoła rolnicza w Polsce. Dzisiaj chociażby w Krakowie mamy Uniwersytet Rolniczy, który poniekąd jest takim spadkobiercą tego wszystkiego, co się zaczynało w Dublanach. Kazimierz Miczyński był świetnie wykształcony, on kończył kursy, kończył szkoły, między innymi był absolwentem Uniwersytetu w Getyndze, a więc to jest coś niebywałego jak na takiego Gołąbkowica, a nie mówię, że o Nowym Sączu. No i potem właśnie podjął tą naukę w Dublanach i tam na początku XX wieku sprawował urząd właściwie rektora, dyrektora, różnie to nazywano. No i także prowadził takie, można powiedzieć, wprowadzał też w majątku ojca, czy tutaj w swoim rodzinnym majątku też takie unowocześnienia gospodarcze, ale o tym później. Doktor Józef Miczyński, który pochowany jest niżej, był, mamy tutaj Sodalis Marianus, czyli należał do Sodalicji Mariańskiej, organizacji religijnej, ale jednocześnie był też profesorem gimnazjalnym, też postać szalenie znana w Nowym Sączu. No i mamy tutaj bardzo dużo innych członków rodziny Miczyńskiej, o których można by dużo, dużo długo opowiadać.
dworek ukryty właściwie w centrum miasta, o którym chyba mało kto wie. Ja przyznaję się, nie wiedziałam. Tłumaczy mnie jedynie to, że nie jestem z Nowego Sącza, ale to jest niesamowite miejsce. Oczywiście dworek Miczyńskich, który też przechodził różne koleje, jeżeli chodzi o własność, bo najpierw był własnością Wincentego Ligenzy. Tak naprawdę, trzeba by się cofnąć jeszcze wstecz, bo przekazy historyczne mówią o Józefie Dulębie jako pierwszym właścicielu tych gruntów tutaj. On miał stworzyć te podstawy też tego pięknego niegdyś, bo dzisiaj tutaj widzimy tylko namiastkę tego parku dworskiego, który następnie właśnie przyjmuje, tak wspomniałaś, Wincenty Ligenza. To był posiadacz wielu ziem, tak? Jego majątek sięgał aż w kierunku Ubiadu, Klimkówki, a więc on miał kilka majątków. No i następnie jakby spadkobiercą, bardzo ciekawa postać jest Józefa Ligenzy, to jest jego córka, Wincentego Ligenzy, przepraszam, jest jego córka Jadwiga. Jadwiga Ligenzówna? Ligenzówna właściwie, tak. Powinniśmy powiedzieć. No, można powiedzieć, że była Miss Nowego Sącza końca XIX wieku. Jan Sitowski, który pisał wspomnienia właśnie na temat Nowego Sącza czasów swojej młodości, czyli lata właśnie końca XIX wieku, pisał o niej: wypielęgnowana, wonna kobieta, kąpana w mleku Afrodyty, o najsubtelniejszych i najpiękniejszych skończonych harmonijnie kształtach. To są tylko słowa wspomnień, więc jaka była Jadwiga, to nie wiemy, ale podobno była szczupłą, brunetką, wysoką i bardzo wszystkim mężczyznom się w Nowym Sączu podobała. No i była kobietą, więc tutaj na Gołąbkowice, prawda, można było oczekiwać, że przyjdzie jakiś dziedzic. I faktycznie zdarzyło się takie uczucie pomiędzy nią a pracownikiem podprokuratorii państwowej, Henrykiem Bosakowskim, i to było uczucie płomienne, o którym mówiło całe miasto w XIX wieku. Do tego dochodziło, że to była tak dobra partia, że bracia Jadwigi wyjeżdżali z Gołąbkowic, jechali pod sam sąd, żeby tutaj przywozić amanta do swojej narzeczonej. No ale niestety historia potoczyła się tak, że Henryk został nagle przeniesiony do Krakowa, wyjechał do Krakowa, szybko pocieszył się w tym Krakowie i skończyło się to przed ołtarzem. Jadwiga nie mogła tego przeżałować, no i została panną, nie wyszła za mąż do końca życia, ale podobnie jak inne takie damy wytworne z tamtego okresu, jak chociażby pani Wnorowska na Przetakówce, o czym mówiliśmy, także właśnie Jadwiga postanowiła wychowywać potrzebujących i tych, którzy na przykład przychodzili do niej na wychowanie, nie tylko potrzebujący oczywiście. No i właśnie znalazła się pośród nich Helena Rogalińska, która właśnie, można powiedzieć, w pewien sposób sprowadziła tutaj rodzinę Miczyńskich. No i właśnie kolejnymi właścicielami są Miczyńscy, tylko cały czas pamiętajmy, tak mówiliśmy na cmentarzu, że ci Miczyńscy byli z Przetakówki. Stanisław Miczyński, który ożenił się z Heleną Rogalińską, początkowo wybudował ten dom w 1910 roku. To był człowiek szalenie wykształcony, po studiach bodajże w Wiedniu nawet. Wybudował ten dom, ale traktowano dom na Gołąbkowicach jako taką letnią rezydencję. Dopiero potem, około roku 20, już po odzyskaniu niepodległości, właśnie rodzina Miczyńskich się tutaj sprowadza. No i aż ciężko uwierzyć w to, że prowadzili tutaj niemalże 100-hektarowe w Nowym Sączu gospodarstwo. Gospodarstwo, które było, no można powiedzieć, niesamowite. To tylko chyba Adam hrabia Stadnicki w Nawojowej miał lepsze gospodarstwo, no bo oni na przykład bardzo interesowali się wszelakimi nowościami sadowniczymi, rolniczymi. Prawdopodobnie to powiązanie Dublany, tak, fascynacja rolnictwem także była tutaj w tym dworze obecna. Fascynacja, ale i edukacja w tym zakresie. Tak, odmiany monokulturowe, jakieś roślin, warzyw, truskawki i tak dalej, i tak dalej. Tutaj dużo by można mówić, ale niewątpliwie miłością Heleny Miczyńskiej był ten park. I generalnie drzewa, bo trzeba wspomnieć też o tym, że
Oni sadzili też różne drzewa owocowe, też w ten sposób zajmowali się rolnictwem. I tutaj powstaje w tych czasach między innymi Aleja Brzozowa, która była oczkiem w głowie właśnie Heleny Miczyńskiej. No i tak, no państwo miczyńscy wykształcili świetnie swoje dzieci, nadeszła okupacja. W czasie okupacji tutaj ten dworek między innymi był związany z konspiracją. Następnie koniec wojny jest niezwykle barwny tutaj. Barwny i smutny jednocześnie, dlatego że właściwie ten dwór leżał w niezbyt dobrym miejscu. Jak Niemcy przychodzili, to na przykład konfiskowali konie, prawda, z stajni tutaj miczyńskich, w tym podobno jeden ze skonfiskowanych koni był takiej naprawdę wysokiej klasy rasowej koniem. Potem przychodzili Rosjanie, no to Rosjanie wiadomo, jak postępowali z dworkami, ze wszystkim, co napotykali na swojej drodze, ale zanim zaczęli okradać, no to tutaj między innymi sobie umieścili w tym miejscu mniej więcej gdzieś Katiuszę, którą, prawda, strzelali gdzieś tam w stronę miasta, bo tu się rozgrywały te walki o wejście do Nowego Sącza, tak? Jeszcze tutaj starsi ludzie opowiadali o porzuconych czołgach tam przy ulicy Lwowskiej, Prażmowskiego i tak dalej. Jeszcze po wojnie dzieci się bawiły w tych czołgach długie lata. Takie to były czasy. Ale wracając do roku 45 i wejścia Rosjan, zachowała się taka dość ciekawa historia, że pani Miczyńska, która już nie była młodą kobietą w tamtych latach, jak zobaczyła, że Rosjanie próbują wycinać drzewa, żeby palić, prawda, bo to była zima, pamiętajmy, że wchodzili w styczniu 45, to podobno z parasolką wybiegła z tego dworku i zaczęła ich bić, próbując w ten sposób tych krasnoarmiejców przegonić ze swojego majątku. No niebywała historia rodzinna, fantastyczne miejsce. Miejmy nadzieję, że kiedyś doczeka takiego swojego renesansu. Za nami szkoła podstawowa numer 20, kolejne miejsce na mapie naszej wycieczki po osiedlu, dzielnicy Gołąbkowice. Gołąbkowice kiedyś. Szkoła powstała na bazie, nie wiem czy konkretnie w tym miejscu była ta wcześniejsza szkółka, maleńka tutaj, szkółka, tak. Na terenach przekazanych przez Miczyńskich właśnie. Tak, gdybyśmy spojrzeli, to za skrzydłem szkoły, gdzie dzisiaj jest przedszkole, w stronę właśnie ulicy Prażmowskiego. Ta szkoła właściwie graniczy z dworem Miczyńskich, tak, który widać za ogrodzenia szkoły. No, Miczyńscy jako, można powiedzieć, tacy też donatorzy tej szkoły, ludzi, którzy właśnie wspierali edukację, przekazali grunt na tę szkołę. No i tutaj mieściła się oczywiście początkowo, ta szkoła była w parterowym, niewielkim domku. Nie było tam tylu izb lekcyjnych, jak dzisiaj w tej szkole znajduje się sal lekcyjnych. No ale tak naprawdę była to taka typowa szkółka podmiejska, jak to wyglądało w wielu miejscowościach. Część z uczniów, którzy tutaj uczęszczali do tej szkoły, opowiadali, że idąc od ulicy Lwowskiej przechodzili właśnie przez park bardzo często Miczyńskich, czy przez ich sady. No tu zupełnie inny świat, nie było tych bloków i tak dalej. Tak naprawdę dopiero w późniejszym okresie, po II wojnie światowej, tutaj następują zmiany. Ten budynek zostaje rozbudowany. Właściwie szkoła w tym miejscu, w takim kształcie jak widzimy, powstała w roku szkolnym 1992-1993, czyli w tym roku będziemy obchodzić jubileusz 30-lecia tej szkoły. No i piszę kolejną część historii Gołąbkowic razem z uczniami, bo akurat pracuję w tej szkole. Stworzyliśmy właśnie w holu szkolnym taką tablicę informacyjną, przypominającą też o dziejach tej miejscowości, tej dzielnicy i o historii Gołąbkowic, no bo tak jak rozmawiamy, wiele rzeczy jest jeszcze tutaj do odkrycia. No właśnie, ale to już przy okazji rodu Miczyńskich poruszyliśmy kwestię ich posiadłości, parku, przyległości przy dworku. Ta dzielnica była
właściwie dzielnicą rolną, tak? Bo z tego, co wyczytałam, to jeszcze w pierwszej połowie XX wieku było tutaj 270 hektarów gruntów, pól. No, jak to na wsi, tak? Więc nie ma się co dziwić. Nas nie wyobrażamy sobie, prawda, że tutaj mamy osiedla, które jeszcze, prawda, ponad 50 lat temu nie stały tutaj. Były normalne łany zboża, ziemniaki, ludzie wypasali krowy i tak dalej. Właściwie nieliczni, można powiedzieć, tubylcy. Są jeszcze tacy, którzy mają, prawda, w świadectwie urodzenia nazwę miejscowości Gołąbkowice, pamiętają i potrafią o tym opowiedzieć. Całkiem inny świat, nie jesteśmy sobie w stanie tego wyobrazić. Taką główną osią zawsze tych Gołąbkowic to była Lwowska. Tak. I Lwowska już właściwie od początków, jak ta wieś istniała, to była ta główna droga, która prowadziła, prawda, w stronę Grybowa i tam się wszystko działo. Tam były karczmy, tam był blech, czyli w dawnej Polsce miejsce, gdzie bielono płótna. Mieściły tam folwarki niedaleko. Mało kto wie, że właściwie tam gdzieś Gołąbkowice, można powiedzieć, zaczynały, czyli tuż przy Galerii Trzy Korony. Nie, zanim było jeszcze Galeria Trzy Korony, pamiętamy tak zwany Ruski rynek, który dzisiaj dla moich uczniów tutaj już jest kosmosem i prehistorią, że tam cokolwiek innego było, ale jeszcze wcześniej tam był folwark plebański, a więc normalne wielkie gospodarstwo, stodoły i tak dalej. To pokazuje, jak się ta dzielnica bardzo, bardzo intensywnie zmieniała w historii i zmienia się nadal, bo jest to część miasta, która cały czas się rozbudowuje. Mamy ulicę Nadbrzeżną, która teraz stanowi też taką bardzo ważną arterię komunikacyjną, a tak naprawdę tej ulicy wcześniej jako takiej nie było. Ona powstała, prawda, dopiero przy rozbudowie miasta. Ulica Gwardyjska. Osiedle Barskie zaczęto budowę tego osiedla w 68. Trzy lata później Westerplatte, prawda? Westerplatte i te bloki właśnie. Częściowo te bloki budowane na gruntach tych właścicieli, dlatego że musimy pamiętać, że po wojnie władze komunistyczne niespecjalnie kochały tych, którzy mają dużo ziemi i w ramach tej miłości do innych współobywateli kazali się tą ziemią dzielić z państwem, tak? I w związku z tym to odbieranie ziemi, no niestety skutkowało tym, że nie wracała do prawowitych właścicieli, ale z drugiej strony budowano na nich te osiedla, które dzisiaj, no można powiedzieć, wyobraźmy sobie Sącz bez tych osiedli, tak? No właściwie byłby problem, gdzie ci ludzie wszyscy mieliby mieszkać. Wybudowano osiedla właśnie Barskie, Westerplatte i inne tutaj blokowiska. Ale wspomniałeś o tej ulicy Lwowskiej, która była taką kluczową i nadal jest dla tej części miasta. Nadal możemy tam znaleźć jeszcze pozostałości tych starej zabudowy. Tuż przy Galerii Trzy Korony jest kapliczka, tak, pochodząca chyba z początku XX wieku. Dalej mamy dwór należący do rodziny Sztuberów, czy dom Sztuberów, tak, to była też taka rodzina właśnie ewangelicka, o niemieckich korzeniach przybyła tutaj w ramach tego osadnictwa i Sztuberowie posiadali też oczywiście, no co posiadali, gospodarstwo, ale oprócz tego właśnie też zajmowali się weterynarią i tak dalej. Mamy jeszcze wśród starszych lokatorów pana Edwarda Storcha, który jest takim znanym społecznikiem, który bardzo dużo mi opowiedział o Gołąbkowicach dawnych i przekazał tą wiedzę właśnie o tej dawnej Lwowskiej. I słuchając właśnie opowieści jego czy innych ludzi, którzy tutaj mieszkali, ciężko uwierzyć, że w ciągu jednego życia ta okolica mogła się aż tak bardzo zmienić. Pomnik ofiar faszyzmu odsłonięty w 1978 roku, ostatnie miejsce na naszej mapie. Właściwie na granicy Gołąbkowic, bo dalej już mieliśmy Załubińcze piekło. Dlaczego pomnik w tym miejscu? Ponieważ tutaj pod koniec wojny w 1944 roku dokonano, właściwie w trakcie wojny dokonano egzekucji na polskich zakładnikach.
mówiono o tym miejscu, że była to egzekucja przy ławie na kamienicy, dlatego że warto pamiętać, że tutaj nie było tego mostu, tylko była tak zwana ława i ta ława prowadziła prosto w stronę szpitala. Tutaj też wszystko wyglądało inaczej, ale to zupełnie inna opowieść. Natomiast jak to się stało, że akurat ci ludzie, których mamy tam wypisanych na tablicy, między innymi Wiesław Szurmiak, syn znanego takiego działacza sądeckiego, nauczyciela Mieczysława Szurmiaka, tutaj giną. Dlatego, że polskie podziemie zlikwidowało Mieczysława Tyrkla, który został uznany za winnego kolaboracji z Niemcami i został zastrzelony. I Niemcy postanowili się zemścić, jakby wybierając polskich więźniów i właśnie tutaj ich rozstrzelali. Była to jedyna egzekucja w tym miejscu. I tak naprawdę te ciała tutaj spoczywały przez jakiś czas. Pan Eugeniusz Gawron, który mieszkał tutaj na tych osiedlach, opowiadał mi, że jako młody chłopak właśnie, no nie był świadkiem tej egzekucji, ale akurat przechodził tędy i widział te ciała i sprawdzał, brał w ręce głowy tych wszystkich zastrzelonych ludzi i sprawdzał, czy nie ma tam jego znajomych, no bo przecież wydawało się, że skoro tutaj rozstrzelano, to mogli być ludzie, którzy gdzieś tutaj albo właśnie z piekła Załubińcza, albo stąd z Gołąbkowic byli i zostali przez Niemców rozstrzelani. Ci ludzie zostali tutaj pochowani i spoczywali do 1945 roku. Następnie staraniem rodzin, ale też komitetów, które powstawały po wojnie, żeby ekshumować te ciała, tak w Biegunicach po zbrodni, właśnie też te ciała stąd wywieziono i uroczyście pochowano na starym cmentarzu, gdzie do dzisiaj spoczywają. Ale to miejsce było bardzo ważne dla okolicznych mieszkańców i pamiętali o tej egzekucji. Zaraz po ekshumacji postawili tutaj krzyż, który upamiętniał to miejsce. No z racji, że to były czasy komunizmu, to krzyż w takim miejscu nie podobał się władzom, więc postanowiono też między innymi wznieść ten pomnik w 1978 roku, jak wspomniałaś, Edward Miśkowiec zaprojektował ten charakterystyczny sądecki pomnik. Wspomniałeś tutaj przy okazji właśnie tego pomnika o opowieści pana Gawrona. I warto tutaj przypomnieć, że ty opowieści zbierasz, opowieści najstarszych sądeczan dotyczące historii naszego miasta, którą poznajemy szerzej, więcej, zupełnie inaczej, jak nie z karty książek historycznych, prawda? Tak, bo tym bardziej o tych miejscach takich skrajnych, niewielkiej historii, tak, która się dzieje gdzieś tam, gdzie mamy ratusz, rynek, farę i inne miejsca, tylko tutaj, na obrzeżach, no to ciężko znaleźć cokolwiek, tak? To naprawdę relacje świadków. No i tutaj też od jednego ze świadków usłyszałem inną historię smutną, związaną z tym miejscem, właściwie z plażą nad kamienicą, czy bo tymi krzakami. Obok kamienicy. Tak. Tutaj przed wojną bardzo często po drugiej stronie rzeki cyganie, Romowie, którzy jeszcze w tamtych czasach wędrowali, zatrzymywali się i no, obozowali, prawda? I pani Barbara Świdzińska, która właśnie była świadkiem II wojny światowej, opowiedziała mi taką historię dość przejmującą, związaną też z tym miejscem, którą zawsze mam tutaj pamięci. Mianowicie, jak wszyscy wiemy, Romowie również podlegali tej polityce eksterminacji III Rzeszy, byli przez Niemców mordowani. I pani Barbara wspominała taką sytuację, że pewnego dnia przechodziła tędy wzdłuż ławy na kamienicy właśnie razem z mamą i nagle z tych krzaków wybiegła do niej dziewczynka, która wyciągnęła ręce i poprosiła o coś do jedzenia. Ona zobaczyła, że tutaj jakby jest takie duże obozowisko. Ona nie wiedziała do końca, co się tam dzieje na tym drugim brzegu kamienicy, na tej plaży, jak ona to nazwała. Ale tą dziewczynkę zapamiętała i tak ją ujęła ta dziewczynka, która miała na imię Rajsa zresztą, co zapamiętała pani Barbara, że postanowiła jej pomóc. Ale wiadomo, czasy okupacji dla wszystkich były ciężkie, trudne. Ona mieszkała tutaj akurat na piekle, w związku z czym u nich w domu był tak zwany cukrowy dzień. Brakowało cukru i raz na jakiś czas mama dawała im prawda, po kostce cukru. I pani Barbara postanowiła tę kostkę cukru schować i zanieść tej swojej przyjaciółce, którą tutaj w tych krzakach zapoznała. I właśnie wspominała takie wstrząsające widowisko, kiedy przyszła z tą kostką cukru, szukając kogokolwiek i zastała tylko dopalone ogniska, zastała zrujnowany teren. Jak się okazało,
z jej wspomnień wynika, że ta dziewczynka oczywiście nie przybiegła, że ci wszyscy ludzie, którzy tutaj byli koncentrowani, ci Romowie zostali wysłani do obozów koncentracyjnych. Wiemy, że bardzo dużo sądeckich Romów, co jest w ogóle tematem nieistniejącym w naszym mieście, tak? Niestety, a który wymaga przywracania pamięci, zostali w większości zamordowani w obozie Auschwitz-Birkenau. Więc to jest też takie miejsce bardzo smutne, wojenne i związane z tą egzekucją, która tutaj się odbyła na polskich osadnikach, ale także z tą ludnością romską, która z tych brzegów została skierowana do obozów i następnie wywieziona. To miejsce straciło swój tak naprawdę koloryt też, bo Romowie, tutaj Żydzi, tutaj Ewangelicy, tutaj Polacy. Kolejny miks, prawda, narodów, ten wielokulturowy Nowy Sącz ciągle nie nam tylko się Nowy Sącz się okazuje, bo Gołąbkowice. I właśnie warto wspomnieć, że jeszcze w czasach okupacji niemieckiej Gołąbkowice zostały włączone granic Nowego Sącza. W 1942 roku Niemcy podjęli taką decyzję. Okazało się, że trochę na wyrost, dlatego że jak prawda, okupacja się skończyła, to Gołąbkowice wyrzucono z miasta, tak. I z powrotem były wsią, ale były tą wsią tylko przez 6 lat, bo od 1951 roku znowu zostały włączone w granice Nowego Sącza. Także bardzo ciekawa jest historia tej dzielnicy z wieloma wątkami, także tymi nawet administracyjnymi. A jeszcze wracając do pani Basi, bo tą historię już znam od ciebie wcześniej, pani Basia, pani Barbara, nie używa cukru od tej pory. Nie używa cukru, ponieważ ta kostka cukru do dzisiaj się jej kojarzy właśnie z tą dziewczynką i to jest dla niej bardzo takie wzruszające i wstrząsające przeżycie. Nie słodzi do dzisiaj herbaty ani cukru. Ale dzielnica Gołąbkowice jest o tyle ciekawa, że jest otoczona innymi dzielnicami, prawda? Nowego Sącza. No tak, nie jest, nie jest skrajną dzielnicą, tak. Bo Nowy Sącz się rozrósł, prawda? Dalej mieliśmy właściwie Piątkową, której część dzisiaj jest w granicach Nowego Sącza. Mamy Falkową, tak? No i tutaj oczywiście Piekło, Podmłynie i dzielnice, gdzie były kiedyś młyny. Kolejny ciekawy temat, tak? No i z tamtej strony Załubińcze, czy dalej mamy Chruślice i to wszystko jakby obejmuje dzisiaj dookoła Gołąbkowice i wszystko jest Nowym Sączem. Ale warto pamiętać, że kiedyś było osobną częścią, osobnym organizmem.